Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że moje filmy Wam się podobają. Dochodzimy do okresu jesiennego i nieprzypadkowo na jesień pojawiają się u nas grzyby. Czasami w większych lub mniejszych ilościach, ale się pojawiają. A po to, żeby nam poprawić humor. Sami widzicie, że taki widok na pewno Wam poprawia humor. Jeżeli jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni, to jesteśmy bardziej zdrowi, mniej podatni na różne choroby. A okres jesienny owocuje właśnie w różne przeziębienia czy grypy. Tak było, jest i będzie, więc tutaj się nic nie zmieniło. Ale jak idziemy do lasu i nawet pogoda nam nie dopisuje, a widzimy takie oto znalezisko, to nagle ten humor nam się poprawia, jesteśmy bardziej zadowoleni, szczęśliwi. I mogłoby się wydawać, że tych grzybów jest mało, ale w okresie, kiedy się zawiązywały, spadły temperatury i tutaj jest akurat przykład, że powoli zaczynają się pokazywać. Piękny koźlarz czerwony, bo miejsce, w którym jestem, to jest taki lasek z młodymi osikami. Tych koźlarzy udało mi się tutaj spotkać dużo więcej. Dużo. Może z ilością dużo to jest źle powiedziane, ale kilka na pewno. Bardzo malutkie, średnie i takie jak w tym przypadku. Kapelusz może być od pomarańczowego do czerwonego. Taki lekko zamszowy. Trzony białe, nie są gładkie. Pokryte są takim puchem. Koźlarz pomarańczowo-żółty ma podobnej barwy kapelusz, ale trzon wygląda tak jak kora brzozy, dokładnie tak samo. I tamten właśnie rośnie pod brzozami, a ten koźlarz pod osikami. My sobie teraz zobaczymy, jak te koźlarze wyglądają. Są w dwa, więc ciężko wykręcenie, ale my je tak wyhuśtamy na boki. O. I miejsce, gdzie rosły, przykrywamy, żeby zbytnio nie wysychało. I tak wygląda pięknie koźlarz czerwony. A o tym gatunku wspominałem już Wam wielokrotnie na różnych filmach, ale nie wspominałem o jego właściwościach prozdrowotnych. Ale zanim do tego przejdziemy, to może zrobimy jakąś krótką charakterystykę, gdzie go szukać i jak wygląda. Gdzie go szukać, to już możecie zobaczyć na tym ujęciu. Widzicie taki obumarły konar. Tu akurat na tym przykładzie to jest wierzba. Najczęściej możemy spotkać go na takich obumarłych kawałkach drewna czarnego bzu, ale spotykałem go też na przykład na kawałkach drewna bukowego. Także widzicie, w różnych miejscach można go spotkać. Drugą ciekawą sprawą z tym gatunkiem jest to, że możemy go spotkać przez cały rok. Najlepiej rośnie po opadach. Teraz w tamtym tygodniu u nas sporo po. Jak widzicie, tego uszaka koło mnie jest bardzo dużo. Jak wygląda taki uszak? Grzyb przypominający bardzo dobrze ludzkie ucho. Wewnętrzna strona jest gładka i posiada takie żyłki, takie pomarszczenia. Dokładnie tak jak w ludzkim uchu to wygląda. Zewnętrzna strona jest ciut ciemniejsza i na niej możecie zauważyć taki lekki zamszyk. Azjatyckie odmiany tego uszaka naszego europejskiego. Jest to uszak gęstowłosy, o którym już wspominałem na filmie podczas zbiorów zimowych tego uszaka. Będzie na końcu filmu dodana karta z tym filmem, więc możecie sobie przypomnieć, jak to wyglądało zimą. Grzyb nazywany grzybem mung, mun, różne ma te nazwy. Jest bardzo często używany właśnie w kuchni azjatyckiej do różnych potraw. To świetna sprawa z przechowywaniem tego grzyba. Wystarczy go wysuszyć, on się nam bardzo pokurczy, a żeby zwrócił do swojego pierwotnego kształtu, wystarczy go zalać wodą. I to jest niesamowite w tym grzybie. Ale oprócz tych kulinarnych właściwości, bo jest ich sporo i można go przyrządzać na różne sposoby, w różnych potrawach, ma też właściwości prozdrowotne. Ma dużo witamin z grupy B. Obniża cholesterol, jest zalecanym grzybem dla cukrzyków. Polecany też jest osobom z nadciśnieniem. Grzyby też zawierają sporo białka oraz błonnika. Mają spore zasoby cynku, magnezu, miedzi, potasu, selenu, wapnia i żelaza. Link z dokładniejszym opisem o jego właściwościach prozdrowotnych będzie umieszczony w opisie. W tym filmie chciałem Wam go pokazać i powiedzieć, że na niego jest czas przez cały rok, a że jesienią mamy tych opadów chyba najwięcej w roku, to wtedy najlepiej za nim popatrzeć. A nade mną chyba najbardziej znany grzyb w survivalu, błyskoporek podkorowy. Znany też pod nazwą czaga. Wykorzystywany do rozpałek, robiono z niego też napary, herbatki, bo po wysuszeniu, starciu i zagotowaniu przypomina swoim smakiem herbatę, gorzką herbatę. Jak wygląda taki błyskoporek podkorowy?
Przypominam troszkę taki węgiel, żużel na drzewie, ale w środku pod tą zwęgloną częścią zobaczycie takie rdzawo-brązowe z żółtym wymieszane plamki. To już wskazuje na to, że to jest właśnie grzyb, a nie obrzęk drzewa, który najczęściej jest mylony z czagą, czyli z tym błyskoporkiem podkorowym. Grzyb, który zaatakuje taką brzozę, bardzo często możecie spotkać w lesie złamane drzewo dokładnie w tym miejscu, gdzie występował właśnie błyskoporek podkorowy. Traktowany przez leśników jako pasożyt, drzewa zaatakowane błyskoporkiem są sukcesywnie wycinane. Według wielu opinii i artykułów, które czytałem, jego właściwości są niesamowite. Zatrzymuje przerzut nowotworów, ma też zastosowania antywirusowe, antybakteryjne. Ogólnie wspomaga cały układ immunologiczny. To jest grzybem chronionym. Dlaczego jest chronionym? Nie mam bladego pojęcia. U mnie, jak widzicie, bardzo częsty grzyb po lewej stronie mojej i po prawej na tamtej brzozie tak samo możemy zobaczyć błyskoporka podkorowego. I tak zainfekowane drzewa tym błyskoporkiem podkorowym spotykam co 50-100 metrów. Ale teraz podejdziemy do drugiej brzozy i pokażę Wam również coś ciekawego. Kolejny grzyb z brzozy, czyli sami widzicie, że brzoza jest bardzo ciekawa, bo minimum dwa gatunki na tej brzozie są grzybami leczniczymi. Ten gatunek, który tutaj widzicie na tej brzozie, jest to białoporek brzozowy albo porek brzozowy. Takie nazwy możecie spotkać. I ten białoporek to jest taka huba, dosyć miękka, stosunkowo miękka huba, ale i tak zjedzenie na surowo byłoby bardzo ciężkie. Jest to bardzo taki skórzasty, dosyć gumowy grzyb. I tu też drobna charakterystyka. Grzyb w średnim wieku ma tą górną część taką brązową, a dolną menofor, pory są białego koloru. Potem oczywiście będzie troszkę ciemniał z wiekiem. Bardzo małe, przypominają taką kulę, też występującą oczywiście na brzozach i z czasem się dopiero wykształca ten owocnik w takiej formie, jak tutaj widzicie. O jego właściwościach postaram się oczywiście tak samo jak w poprzednich gatunkach wkleić link z jakimś artykułem. Warto poczytać. Dużo ciekawych informacji zamieszczonych. Jest też grzybem przeciwzapalnym. Znajduje się w nim naturalny antybiotyk o nazwie piptoporyna. Ma też spore działanie przeciwwirusowe. Uważa się, że jest dobry w leczeniu HIV. I co najlepsze, nie jest chroniony, jak w przypadku błyskoporka podkorowego. A skoro jesteśmy przy grzybach leczniczych w tym odcinku, to taki bardzo malutki grzybek, maczużnik bojowy, Cordyceps militaris. Jest to gatunek dosyć pokrewny z tym maczużnikiem tybetańskim, ten taki bardzo sławny, też wykazujący właściwości prozdrowotne. Jak wygląda taki maczużnik bojowy? Bardzo charakterystyczny, bo jak zobaczycie wśród tej zieleni, jeżeli pojawi się coś małego o takim rażąco pomarańczowym kolorze, w kształcie takiego słupka, łapki kraba, różne te owocniki spotykam, to już z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to jest Cordyceps. Żeby być pewnym, jeżeli ktoś pierwszy raz spotka, to trzeba zajrzeć pod spód, z czego wyrasta ten Cordyceps, bo larwa, która jest, to ona jest pod spodem. Na dużym zbliżeniu możecie zobaczyć, że ten Cordyceps na sobie ma takie brodawki. Przypomina to troszkę pancerz kraba. Maczużnik tybetański osiąga tam jakieś niebotyczne ceny w kilka tysięcy dolarów, a ten akurat nie jest tak cenionym. Tak samo jak maczużnik tybetański, tak samo maczużnik bojowy wyrasta na poczwarkach różnych owadów, najczęściej ciem. Tamtego zbierają w Tybecie, a tego można spotkać i pozbierać u nas nawet w kraju. Ten rok może nie jest dla niego najlepszy. Nie udało mi się spotkać dużo owocników. Ten owocnik spotkał mój kolega, który był na wyprawie. Piotr, pozdrawiam. A jako ciekawostkę, te owocniki możemy uprawiać sami. Dobrym przykładem jest film z Piotrem i mogliście zobaczyć jego uprawę maczużnika, którego wyizolował dokładnie z takiego dziko rosnącego maczużnika bojowego. Najczęściej, gdzie udało mi się spotkać takiego maczużnika bojowego, parki, różne trawniki też często można spotkać. Także warto popatrzeć, bo teraz na niego jest czas. Do tego momentu widzieliście kilka różnych gatunków grzybów o różnych właściwościach prozdrowotnych i pewnie Was zastanawia, co ja robię w takim miejscu, przy takim budynku, w takiej firmie. Do tego przejdziemy za chwilę. Nie będę teraz zdradzał, dlaczego tutaj jestem, ale chciałem Was zabrać na jeszcze jeden gatunek grzybów, który jest mega, ale to mega ciekawy i o mega właściwościach prozdrowotnych. A żeby to zobaczyć, to zajrzymy jeszcze raz do lasu. Pokazywałem Wam soplówkę.
soplówkę bukową, soplówkę jodłową, której wcześniej jeszcze na moim kanale nie było, a teraz soplówkę jeżowatą. Z tej soplówki jeżowatej ogólnie u nas w kraju nie ma zbyt dużo. Jest na pewno znacznie rzadsza od tamtych dwóch soplówek. Rośnie, jak widzicie, gdzieś w tym miejscu. Dokładnie nie widzę z tej perspektywy, ale gdzieś w tym miejscu. Nad nią rosną smoluchy bukowe. Ale o tej soplówce chciałem Wam troszeczkę więcej powiedzieć, bo ta soplówka jest niesamowitą pod względem leczniczym. Ma niesamowite właściwości w odbudowie układu nerwowego. I pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób z tego grzyba powyciągać te właściwości, jak to przygotować. Musimy wiedzieć, że ta soplówka u nas jest chroniona, więc pozyskiwanie jest jej niemożliwe. Możemy uprawiać sami taką soplówkę na kostkach, ale możecie też zakupić gotowe produkty. I tutaj mam taki produkt, bo dużo pytań się pojawiało w moich komentarzach, ale jak, skąd, gdzie, to postarałem się nawiązać kontakt z jedną firmą, która produkuje takie suplementy z grzybów. I tutaj właśnie jest soplówki i to jest produkt 100% polski. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tych produktach, to zapraszam na stronę MOL Pharma, a tam jest taki dział, który się nazywa MOL Medica. W tym dziale MOL Medica są właśnie produkty z grzybów. No to już znacie tą tajemnicę, dlaczego pojawiłem się w tej firmie, pod tą firmą. Chciałem się zainteresować tymi produktami na bazie właśnie grzybów, ale nie tylko na bazie grzybów, bo w tej firmie mogłem zobaczyć inne produkty, które są na bazie konopi, a te grzyby rosną na podłożu konopnym. Same grzyby już są prozdrowotne, a do tego jeszcze w połączeniu z podłożem konopnym, no to musi być naprawdę ciekawa sprawa. Firma jest firmą polską i podejście tej firmy bardzo mi się podoba, jest bardzo profesjonalne. Możecie sobie zobaczyć, jak produkuje się takie preparaty. Będąc w tej firmie zaobserwowałem, jak ten cały proces wygląda tam. Od momentu przygotowania tego podłoża, potem przez sterylizację, szczepienie i inkubację. Potem te grzyby pojawiają się na przygotowanych specjalnie kostkach i z tych grzybów powstają takie preparaty. I tutaj mam dla Was propozycję, jeżeli interesują Was takie produkty, jeżeli chcecie je zakupić w tej firmie, wystarczy dopisać Paweł i grzyby i przez to dostaniecie upust 10% na hasło Paweł i grzyby. I to nie koniec. Wrócimy do tej firmy jeszcze, bo ta firma prowadzi całkiem ciekawe badania i niebawem będziemy coś więcej wiedzieć w tym temacie. Badania dotyczą muchomora czerwonego. Czerwonego w białe kropki. A teraz czas na zagadkę, ale najpierw sobie odpowiemy na tą zagadkę, która była w poprzednim filmie i tutaj od razu chciałbym wszystkim pogratulować, bo większość osób odpowiedziała poprawnie. Grzyb zaatakowany przez podgrzybnicę ceglastą to był dokładnie mleczaj wełnianka. Brawo! A w tym odcinku będzie zagadka dla spostrzegawczych. Jakiego gatunku owocniki pokazały się w szalce? I tu też będą podpowiedzi. Za tym gatunkiem niebawem będziemy się rozglądać. A druga podpowiedź to w filmie, który będzie na karcie umieszczony na końcu filmu, ten gatunek będzie gościł. A czy coś jeszcze można spotkać w tym okresie w lesie? Jak najbardziej. Piękne koźlarze babki, które do tej pory cały czas spotykam. Ilościowo z nimi jest różnie, w zależności od lasu, w którym jestem. Ale są też ciekawostki. Ciekawostką jest na przykład kępkowiec. Pokazywałem Wam już we wcześniejszych filmach, w tamtym roku chyba najwięcej kępkowców. Tamte gatunki kępkowców były jadalne. Ten kępkowiec może być opisywany jako niejadalny albo trujący, ale nie chodzi o jego walory kulinarne. Uważa się, że substancja, którą zawiera w sobie, jest substancją mutagenną i może wpływać na zmiany w naszym genomie. Wiemy, że zabawy z genami mogą się źle skończyć. Dość charakterystyczne, bo widzicie, że wyrasta w grupach, w dużych grupach, kilkanaście owocników, cały biały. Najczęściej spotykam go w górskich terenach, wzdłuż ścieżek, dróg. U mnie na Niżu akurat na niego nigdy nie trafiłem. Kolejna ciekawostka to piestrzenica infułowata. Piestrzenica infułowata jest o tyle ciekawa, że większość piestrzenic spotykacie wiosną. I tutaj Was odsyłam do moich filmów z okresu wiosennego, gdzie pokazywałem dużo piestrzenic, porównywałem je między sobą. A ta piestrzenica jest jedną z nielicznych, która występuje właśnie jesienią. Chyba najbliżej kształtem jest jej do piestrzenicy pochyłej, ale to jest tylko kształt, a barwa, kolor całkowicie inny. W lesie bukowym spotkałem piękne, ale to naprawdę piękne
wodnichy złociste. I o tych wodnichach zrobimy sobie może osobny film gatunkowy, bo bardzo ładne i szkoda by było zmarnować tyle fajnych ujęć, tyle fajnych zbliżeń. Ilość miejsc występowania tej wodnichy w Polsce jest trudna do oszacowania. Mnie osobiście udało się pierwszy raz ją spotkać, ale może tylko dlatego, że nie zawsze w tym okresie chodzę po takich stricte lasach liściastych z bogatym podłożem wapiennym. No na pewno teraz jest fajny czas na gąski. Gąska niekształtna, która też jest bardzo smaczna. Jak rozpoznać te gąski niekształtne? No najlepiej pochodzić z kimś, kto już dłuższy czas je zbiera. Albo zajrzeć do moich starszych filmów. Jest tam kilka tych filmów z tą gąską niekształtną. I czym więcej zobaczycie tych gąsek niekształtnych, tym łatwiej będzie Wam je rozpoznać. No i na sam koniec właśnie przed chwilą znalazłem piękne sarniaki, sarniaki sosnowe. Bardzo przypominają swoim wyglądem sarniaka dochówkowatego, ale musimy wiedzieć o tym, że sarniak dochówkowaty jest gorzki, a sarniak sosnowy, który występuje właśnie w stricte lasach sosnowych, nie jest gorzki i jest naprawdę smaczny. Próbowałem. W tym czasie też warto porozglądać się po drzewach i popatrzeć za na przykład pięknymi łuskwiakami. Niektóre rosną bardzo wysoko. Pięknie to wygląda, takie skupiska tych łuskwiaków, ale na takich kłodach najlepiej popatrzeć za boczniakiem. Tutaj macie przykład pięknego boczniaka ostrygowatego. Owszem, można kupić w sklepie, można samemu uprawiać, a można zebrać z naturalnego środowiska. Boczniak ostrygowaty, tak samo jak grzyby na początku filmu, wykazuje właściwości prozdrowotne, zawiera dużo soli mineralnych, obniża poziom cukru we krwi, także też grzyb o właściwościach prozdrowotnych. Zresztą dużo badań na temat boczniaka prowadzi pani profesor Bożena Muszyńska, z którą mam bardzo ciekawy film. Polecam obejrzeć sobie ten film. To ja, kochani, powoli będę kończył. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia z kolejnymi moimi filmami, to zróbcie tak jak na przedstawionej prezentacji, a na pewno żadnego filmu nie ominiecie. A wy jeszcze zostańcie na chwilkę. Do usłyszenia. Cześć, pa. Jest lepiej? To dobra. Powiedz mi, że tak będę. O, będzie. Ale całego mi widać, czy łeb mi obcięło? Wszystko. Dobra.